Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie, w nowym vlogu. Ja wyglądam tak, okularki, kurtka jeansowa, bluzeczka, kolarki, klapeczki i nerka. I lecę do boju. Jest poniedziałek rano, godzina 7:40 i ja, kochani, lecę dzisiaj na łowy lumpeksowe. Już słuchajcie, owocny dzisiaj poranek, dlatego że trening zrobiony. Śniadanie co prawda nie zjedzone, ale jestem wykąpana. Mam włosy nawet umyte, wysuszone pięknie. Kuba właśnie jest odstawiony do szkoły przez papa. Śniadanie jakieś tam 3 po 3, ale zjadł. Przygotowałam również na świeżo posiłek do szkółki, więc wydaje mi się, że naprawdę dzisiaj konkretnie idziemy. Jak widzicie, zakupy poczynione, dość spore. Zobaczymy jeszcze w domku, sobie będziemy prać, mierzyć, czyli taka no, polumpeksowa rutyna. Byliśmy też w Biedronce na zakupach spożywczych i teraz Paweł o mały włos zostawiłby Kubusia hulajnogę w lumpeksie, ale na szczęście Asia ma pamięć dobrą. Więc teraz wracamy do domku i w końcu mam zamiar coś zjeść. Jak to zwykle bywa, od rana u nas porządki, tam ja, siema, ogarniamy i zabieramy się za upragnione jedzonko, nie wiem ile razy już to mówiłam. Moje śniadaneczko na wypasie, chlebek bezglutenowy, jasny, pomidorki i serek wiejski. Udało mi się trafić serek idealnej konsystencji, czyli jest właśnie taki lejący, bo ja nie lubię tych takich, jak tutaj mają takie zbite już od tej śmietany, wiecie. A Paweł mi towarzyszy i zajadałam wczorajszą zapiekankę Kubusia. Tak jest. I do tego ma kawę, więc w ogóle taki zestaw, że nie daj się. Tak, dobrze widzicie. Musiałam się położyć i zdrzemnęłam się niecałą godzinkę. Słuchajcie, przede wszystkim, co jest najważniejsze, to pamiętacie pewnie, jak byłam chora w zeszłym miesiącu, albo już 2 miesiące temu, bo ten czas tak zasuwa. I wtedy choroba wyłączyła mnie zupełnie. Właśnie wszystkie możliwe sygnały, które dostawałam, ja olewałam, że tak powiem. I było tak, że parę razy właśnie miałam takie dni, że chciało mi się spać, byłam mega wykończona, ale gdzieś tam stwierdzałam, że nie, przecież wiecie, ja to rozkręcę, wypiję kawę, usiądę do kompa, popracuję, to ten. Po chorobie, kiedy mnie wyłączyła tak drastycznie, bo ja prawie miesiąc byłam wyłączona z jakimiś tam małymi zrywami, to wtedy stwierdziłam, że nie, nigdy więcej nie zrobię tego błędu. Jak będę czuła, że właśnie będę miała takie momenty, dokładnie takie jak teraz, że wiecie, ja siedziałam z Pawłem przy stole jedząc śniadanie i czułam, że po prostu głowa mi leci, że jestem tak zmęczona, że oczy mi się zamykają. Coś tam sprawdzałam na telefonie, mówię, kochanie, ja odjeżdżam normalnie. Więc stwierdziłam, że porobiłam i tak czekałam, wiecie, aż pranie się skończy, żeby móc je rozwiesić, żeby następne puścić. I stwierdziłam, że po prostu na tą chwileczkę się położę. Byłam ciekawa, ile będę spała, bo nie nastawiałam budzika. No ale już teraz wiem, że niecała godzinka na taką szybką regenerację mi wystarcza, więc cieszę się, że się posłuchałam, a teraz nie słyszę już naszej cudownej, wybaczcie, pralki, więc zaraz lecę rozwiesić pranko. Tutaj są czyste, bez lentylek ciasteczka, a tutaj mamy już z lentylkami. To będzie następna partia. Część już jest i tutaj mam nadzieję, że sprostałam, bo Paweł ostatnio mówił, że za mało wypieczone, więc teraz tak jesteśmy na granicy. Nie są spalone, ale są mocno wypieczone. Próbowałam jednego, jest pyszny, a to Kubuś bardziej blade lubi. Więc ostatnia partia jest pół na pół, trochę z ciachami, trochę bez i trochę też z większych bez, więc zobaczyłam, muszę kombinować z czasem, żeby się właśnie tak mocno teraz nie wypiekły. Całość bledsza, ciemniejsza i tutaj dla Kubunia zrobione. Kawusia moja, kawusia Pawła, Paweł już drugą, ja pierwszą i jedyną. Ale to jest najważniejsze, wypieczone tak jak lubię, aż chrupiące. Oni wiedzą, dlaczego ja się w tej chwili uśmiecham. Zobaczcie, jak pięknie ten park wygląda, jak jest tak puściutko, nikogo nie ma.
a mamy godzinę prawie 15, jest cudownie, to niebo. I ja, z moim przyjacielem Minionkiem. Tak, śmieję się, bo właśnie to jest ten minionek, którego Paweł pozbawił ręki, ale na szczęście się znalazła. I dobrze, że od razu się zorientował, bo tak to mój minionek nie miałby ręki. Kubuś był najbardziej załamany. A, no i dla tych zainteresowanych to bluzka H&M. Kolarki są z Zary zeszłego roku, a klapuszki to Skechers, ale kupione w SH. I tak, zdarzy mi się kupić buciki w Lumpaxie, ale ja kupuję właściwie nowe buty. Te akurat, które mam, to chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu je kupiłam. I one były w ogóle nowe, z metkami, więc idealnie. A tak to ciuchy. Ciuchy, tak, a buty to tak wiecie, na dwa razy. Ale fajnego szorca nagraliśmy. Przytrzemy nosa, co? Tak. Tak, odebrałam Kubuleńka. Halo. Czekaj, bo jesteśmy na tle śmietnika. Tutaj jest ziomuś odebrany, szczęśliwy i teraz idziemy do domu na obiadek. Tak. Co robisz? Ja. A co jesz? Ciastka. Jakie to są ciastka? Jabłoszczowe. Twoje ulubione? Mhm. I jeszcze nie ma obiadu, a ty już jesz ciacha. Nie, on je tylko ciastko, jedno przed obiadem. Jedno? Nie. Jedno. Jedno już zjadłeś. Więc teraz po obiadku. To dwa. Nie, nie, bo nie wmieścisz. Ale nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że oni tak lubią te ciastka. Jako, że chłopacy poszli właśnie na boisko i raczej tam nic nie będą nagrywać, dlatego że Kuba będzie grał, bawił się, Paweł będzie ćwiczył, wyciskał i tak dalej, czyli jedno wielkie pocenie się, to ja korzystam, właśnie trochę montowałam, ale chciałabym Wam pokazać treści, które nagraliśmy jeszcze nad jeziorkiem. Dlatego, że to jezioro, tą plażę i to miejscowe Wam serdecznie polecamy. Koniecznie zobaczcie nasz wypad sobotni nad jezioro. Tam siedzi moja nimfa wodna. Idziemy do niej zobaczyć. Ale płycizna! A wiesz, jakie najczystsze jezioro jest w Polsce? No tak, Powickie. Powic, no niedaleko ten. Mnie. Powiem tak, nie przekreślam jeziora, przekreślam Zborowo. Przekreślasz Zborowo? Tam gdzie byliśmy. No tutaj jest czyściutko. Jest cudownie, aż się chce siedzieć i śmierdzi. Ale jest tak płytko, że ale ryba płynie duża. O kurczę. Ładna, no. No. Duża. Pięknie. Ale ten tutaj jest strasznie płytko, jak na szukanie wykrywaczem i ten jak przyjadę. Czekam na sito i... Bardzo fajnie. Chodzisz do wody? Tutaj wejdę. Kuba. Tutaj wejdę. Ten, się chłopiec, o zobacz. Tak, na desce, wiem. Jest Kubuś, próbuje. Słuchajcie, ja tak sobie majtam już nóżkami jakiś czas. Jest ekstra, naprawdę cudownie tutaj. A tam mamy bubasa, który wchodzi do jeziora. Muszę stać na palcach, ale nie mam. Okej, okay, newralgiczne miejsce jest bezpieczne. Tak, tak. Nie najtrudniej zanurzyć. A nawet no dobra. Teraz. Nie, nie, no to jest początek, jest cudownie. Tu jest, miałam nosa, żeby tu przyjechać. To ja miałem nosa. Nie, to ja miałam nosa. Nie, ty pytałeś. Strzeszynek, bo. Ja powiedziałam kieks. No nie, no. Ja powiedziałam, że jedziemy do kieksa, bo tu fajne. Daj mi powiedzieć, zbudowali. Że dla Kubusia chciałam, ale generalnie wymyśliłam kieks. I od samego początku chciałam tu przyjechać, a potem tylko raz rzuciłam może Strzeszynek. Co dobrze, tam po dobrze, chce. To on mnie woła. Tak. Dojdziesz tutaj swobodnie. Zobacz chłopaku. O, i kaczuszki. Pan kaczor i pani kaczuszka do nas przypłynęły. Zobaczcie. I następna tam płynie. Pamiętajcie, żeby nie karmić kaczek chlebem. To jest niezdrowe dla nich. Pamiętajcie o tym. Kochanie, a pamiętasz jak ten, jak na windsurfingu tutaj pływaliśmy, co z Gabrysiem przyjechaliśmy? I utopiłeś telefon? Wtedy kupiłem Nokia E52. To były czasy, kiedy jeszcze Nokia istniała. Pracowałem w niej. Biznesowy telefon, marzenie większości. Przyjechaliśmy tutaj i mój kuzyn przypłynął deską i mówi, że moja kolej. No to ja wsiadłem sobie na deskę, opłynąłem całe jezioro chyba z dwa razy, dopłynąłem do brzegu, zeskoczyłem, bo im się tak spieszyło
i wylądowałem po pas we wodzie i w tym momencie, o kurde, telefon. I wyciągnąłem swoją Nokię 52. I jeszcze tego tak samego dnia lecieliśmy na serwis, żeby ją rozebrał, wyczyścił i powymieniał elementy. Dokładnie, to był plus. Tak. Od razu połowa części nowa w telefonie miesięcznym, czy nawet nie. No i było to jest, ile? 12 historia. Lat temu? O, zobaczcie tutaj za wami. Towarzystwo. Nie, strasz. Zobaczcie, jaki... Żagiel w rękach pan trzyma i ma deskę i tak i ja cię kręcę. No. Bum! Akurat nagrałam upadek. Ale w piance jest, więc mu cieplutko. No ale to chyba od brzegu wchodzisz? To Kuba tutaj sobie zostaw. No, rzucać butelek, ogryzek, pić alkoholu, palić papierosów i rozpalać ogniska. Z regulamin. I teraz nogi prostujesz i do góry. O, i tak robisz te ćwiczenia. Czapa poleciała. Co tu jeszcze masz fajnego? Chyba za dużo prób. Musisz jeszcze potrenować. Tu. I tak przechodzisz. Ogólnie bardzo fajny plac, nie? Bogaty. Jest wszystko. Ławeczki, klatka, nogi. Tam jest nawet ten, wyciskanie sztangi. Bardzo fajny plac. Takie pompowanie. Swój ciężar się tutaj podnosi? No to pokaż. Ja ci dam drążek może, będzie łatwiej. Ale piecze mi. No trzymasz i ciągniesz do siebie. Ja mogę na tamtym... Ciągnij do siebie, no pokaż. 10 razy. 8, 9, 10. Mówi, że to jest fajniejsze, tak? Ja 10 zrobiłem. A ty? Tak mało? No. Ja na nasze ćwiczenie nie zrobiłam aż ten. 50 powtórzeń. Na naszych maszynach u nas w parku, tak? Tak. Tylko widzisz, tą rękę masz za wysoko. Musisz równo. Nie, za nisko teraz. Musisz mieć równo. Siedzieć prosto, wyprostowany, klata wypięta i wtedy. O! I teraz z rękoma do przodu, nie wyginając ich. O! Teraz było równo. Już ci prawa strona trochę ucieka. Teraz robisz poprawnie ćwiczenie. Dzisiaj jesteśmy w zdecydowanie lepszym miejscu, tu w Kiekszu. Zobaczcie, mamy drzewka, które dają nam trochę cienia. Za chwilę się przesuniemy i będzie gicio. Mamy też przestrzeń tutaj na słoneczku, jakby ktoś chciał. Ja będę połowicznie sobie dzisiaj dozować. I właśnie będę trochę tu, trochę tam. I właśnie tak trzeba. Tak trzeba kombinować, żeby potem właśnie nie było sytuacji z bólem głowy. Jestem przygotowana i dzisiaj mam flipsiki czekoladowe. Uwielbiam je. Są chrupeczki czekoladowe. I mam książkę. Jeszcze kompletnie nic o niej nie wiem, kiedy się zaczęłam czytać. Jak widzicie zresztą, ale no nie skończyłam, więc muszę od nowa. A tam są lody tajskie i Kubuń tam sobie kupuje właśnie ludzika. Czeka teraz w kolejce. Idzie Bobas, idzie. Tylko czy on dojdzie do nas? Oj, z drugiej strony ci leci. Z drugiej strony. Nie wchodź tu na tam. Już ci pomagam. To jaki wziąłeś smak? Białe Michałki, a wcześniej mówiłeś, że Oreo, no to tutaj jest, kochani, słuchajcie, pokuszenie zdecydowane, pyszne. Ja spróbowałam, musiałam pobliznąć. Kawusia, taka o, wzięta ze sobą, wiaterek. Ten wiaterek nas bardzo ratuje, pomimo tego, że jest naprawdę gorąco, to ten wiaterek nam daje taką chodę, nie? Rzeźkość. Paweł. A to bardziej na płytkiej wodzie. Tak. No. Może zrobić tak. Poleciało. Płytko.
musiałem zobaczyć, nie da się inaczej. Jesteś czpiotem, po prostu narwanym czpiotem. Nie, ja po prostu chciałem spróbować. O, widać mnie. Dzieciak po prostu numer. Ale żeby to nie były małe oczy. Za wolno. Tutaj starszy mamy grillowy. Tak, starszy grillowy. Moje kiełbaski. Kupiliśmy taką kiełbaskę i chlebek. Halo? Dobre? I tak dzisiaj mamy zorganizowany obiadek. Tam mieliśmy grilla. Fajnie, bo tutaj jest właśnie przygotowane stanowisko. Ja sobie zaraz wezmę pomidorki. Niestety nie wzięłam sobie chleba, a Paweł wziął dla nich. Więc ja muszę zjeść same kiełbaski. Przerwało, ale pyszka. Smacznego dla nas. Wracamy, kochani, z nadjeziorka. Mamy 18. Jesteśmy opaleni, wypoczęci, zmęczeni i brudni. Tak, zdecydowanie jesteśmy brudni. Ale opaleni. Na szczęście dzisiaj dawkowałam sobie słoneczko akurat, tak wiecie, trochę cienia, trochę słoneczka, trochę wody. Tak więc jest szansa, że nie będę umierać wieczorem, aczkolwiek co wyjdzie, to zobaczymy. Kuba, zadowolony? Tak. Tak, zadowolony. To teraz jedziemy po szlifierkę. To teraz jedziemy do sklepu, a potem do meczek i odpoczynek w domku. To już rutyna, kochani. Naleśniki. I tak, ja mam z czemikiem dziś, a chłopacy z nutelką. Drugi, dużo szybszy sposób na przygotowanie mojej ulubionej kawy. Oczywiście mrożonej, no bo mamy lato, prawie 30 stopni. Najpierw mleczko, ja miałam resztkę, więc sobie przelałam. I teraz jeszcze, ponieważ ilość, jak widzicie, jest dość mała. Teraz dół, kochanie, dół pokaż, że ilość mała. A tu po rancikach sobie nalewamy. Nieważne, czy ma być ładnie, może być niechlujnie, ona ma smakować. Ja daję około 3-4 kostek lodu. Wcześniej mamy zaparzoną kawusię. Ja mam z dnia wczorajszego, dlatego ja taką kawkę mam na 2 dni. Nalewamy sobie kawusię. Całą tutaj, która nam została z dnia wczorajszego. I teraz nalewamy mleczko. I tak to właśnie wygląda, kochani. Teraz jeszcze wsadzimy słomkę. Mieszu i taste check. Uwielbiam. Ona jest dużo szybciej zrobiona, a smakuje prawie identycznie. Polecam. Ja tak wyglądam, dlatego że właśnie będę nagrywać jeden z ulubionych moich i waszych filmów. Tak, jak powiedziałam, że robię przerwę, robię detoks, to nie wiem, co się dzieje, ale jak podejmuję decyzję, że idę, szukam, będę chodzić na łowy, jak taki, chciałam powiedzieć, jak zwierzę po mięso, to naprawdę to mięso udaje mi się znajdować. Także ja właśnie będę nagrywać zakupy, które kosztowały bardzo mało, a są bardzo, bardzo, bardzo fajne. Także zapraszam Was i będę starała się, jeśli już będą lumpeksy, to one będą co poniedziałki. Także jak w poniedziałek o 18 nie będzie lupa, to znaczy, że Asia nie była na lumpeksach. A jeśli byłam, to zawsze o 18 w poniedziałek będziecie mieli właśnie takie hole lumpeksowe. Słuchajcie, chcecie stylóweczki z lumpa? Bardzo dawno nie było. Ja mierzę rzeczy, które Wam pokazuję, ale nie robię z nich stylówek. Także może albo stylizacja dnia we vlogu zawsze, albo zrobię, wiecie, research, zobaczę, co w szafie mam z ostatnich zakupów lumpeksowych i takie stylówki zrobię w jednym filmie. Także dajcie znać, jestem ciekawa, a ja już zabieram się do nagrywki. To jest ten ostatni moment, kiedy ja za chwilę zamykam okno i będę się tutaj dusić i nagrywać właśnie dla Was film.
Ale wiecie co, zapomniałam, dlatego że zrobiłam paznokietki, bardzo mocno je obcięłam ostatnio, a kolorek, który mam, to jest Aloha z Indigo. Także ja serdecznie polecam, bo bardzo fajnie się w ogóle maluje tymi lakierami. No i właściwie oprócz Hot Crusha z No Naila, to ja na zmianę używam Miss America, który jest bardzo podobny do Aloha, ale ten jest taki bardziej delikatny róż. Delikatny, jak widzicie. Dobra, delikatnie się przypudrowałam, bo jak zobaczyłam, że jestem taka błyszcząca, to mówię, oh no. Założyłam jakieś mini biżutki i zabieram się za nagrywki. Wiecie co? To się tak wydaje. Nagrać sobie taki ofin. No, to się tak wydaje. Jak widzicie, za mną szafa otwarta, tutaj delikatny nieład. Ja inaczej wyglądająca, jak zwykle na koniec nagrywek. Tak więc otwieram okno. No, chyba widzieliście co nieco. Za mną też zresztą widzicie co nieco, więc już się rozłączam. Właśnie wszedł poniedziałkowy film lumpeksowy na kanał i podpisywałam na komentarze. Staram się, zwłaszcza tak tego pierwszego dnia, kiedy film wychodzi, odpisywać, serduszkować i staram się z Wami po prostu być w komentarzach. A ja, kochani, tak, wzięłam sobie miseczkę z truskawkami, odrobinę cukru tutaj wsypałam, dlatego że akurat te takie nie za bardzo słodkie nam się trafiły. O tak, patrzę, czy szafa jest zamknięta, a za mną jeszcze lampa rozstawiona. Tak, jeszcze nie do końca posprzątałam, zrobię to po montażu vloga. Tego właśnie vloga, kochani. Dlatego, wiecie co, przyszłam się z Wami pożegnać. Materiału jest tyle, to jest vlog z paru dni, miał być daily vlog, ale połączyłam po prostu parę dni w jeden. Mam nadzieję, że tak Wam się, kochani, spodoba. Dajcie mi oczywiście znać, co Wy na moje vlogi. Ja wprawiam się cały czas w nagrywaniu materiałów dla Was. Mam nadzieję, że coraz lepiej mi to wychodzi. Dajcie znać, co myślicie. Widzimy się w następnych. Pa, pa!